Siema. Co mam tu dużo powiedzieć? Karta działa, jest ogarnięta. Na tą kartę już kupcy się znaleźli. Biorą ją. W hurcie naprodukuje tego grubo. I chciałem powiedzieć, jedziemy z tematem. Tu znowu mamy Mistrzostwo Świata. Przy klamrach, które kupiłem, jest bardzo pięknie podana wysokość, ale szerokości klamer naturalnie już nie podali. Świat jest piękny. Wszyscy ci, którzy się interesują wkrętarkami, powiem, że byłem kiedyś w sklepie, kupiłem taką wkrętarkę z dwoma akusami plus ładowarka w cenie paczki papierosów. 7 euro. Na razie ten wiercer robi robotę. Jest na 18 V. I piękna sprawa jest taka, że same akusy są skręcane w otworach i będzie je można wymienić na lejonki. Może kiedyś projekt się z tego zrobi. Jest to jedna z wielu moich wkrętarek, ale za taką cenę to ją trzeba było po prostu wziąć, bo sam uchwyt jest wart więcej. Do wiercenia użyjemy jednak młodszej siostry wiertarki, która występowała już w jakimś filmie. Ta jest 520, ta jest 450 W, a były jeszcze 380 W. Też taką miałem, ale niestety tak dostała kopa, że zmarła śmiercią naturalną. So. Celuję w otwór. Wszyscy ci, którzy zrobili sobie na patencie mój stół, mogą sobie go po prostu rozsunąć. Podłożyłem kawałek laminatu, żeby nie było rozszczępienia na końcu. A wszyscy ci, którzy nie robili stołu na moim patencie, muszą podstawić po prostu coś grubszego. Jeden by był. Wiercimy otwór numer 2. Te dwa pierwsze otwory, które wiercę, nie będą jednak nitowane, bo ja muszę z tyłu jeszcze jakąś listwę zapodać, żeby to jakoś zamocować. Więc nie mogę tego nitować, będę musiał coś wymyślić na śrubach. Pozostałe otwory będą nitowane. Jako że w próbce pojechaliśmy bardzo blisko brzegu, od brzegu jest to mniej więcej, ja powiedziałbym, 8 mm. Nie będziemy ryzykować i w naszej części zrobimy około 15. Bierzemy przyrząd, nastawiamy 15 mm od brzegu, trasujemy. Tym razem trasujemy jednak od wewnątrz. Czyli narysujemy sobie po prostu linię z jednej strony. O, kamera mi przeszkadza, statyw. Z drugiej strony i wiercone będzie też stąd, z tej strony. Żeby zachować symetrię, otwory, które tam już zostały wywiercone z drugiej strony, bierzemy oś i najpierw sobie przenosimy wymiar na przeciwległy brzeg. Tu już znowu nasze 15 damy. I jedziemy z kolejnymi otworami. Stół można sobie jeszcze szerzej rozszerzyć, ale ja tu widzę na linii że się do niego nie wpakuje, że jest dobrze.
przy każdym otworze ten stary laminat przesuwamy o kawałeczek, żeby się nie wpakowywać w ten sam otwór. Kolejny ruch. Stół, jak widać, ocalał. Nie ma ani jednego otworu. Można go naturalnie rozsunąć, ile się chce. Ale laminat przesuwamy za każdym otworem o kapkę, żeby się nie wpakować w ten stary otwór. Wtedy nam nie będzie od spodu robiło się takie rozszczerbienie, takie brzydkie. Do zmycia natrasowanych linii niepotrzebnych użyjemy normalnego spirytusu. Może być taki do spożycia albo nie do spożycia. Jak ktoś nie ma nic innego, może wziąć wódkę. W każdym razie te linie da się z tym zmazać, wyczyścić. Od razu dostaję białej gorączki przy odkręceniu tego badziewia, którzy nam, kurde, europejscy pomysłodawcy kombinują, żeby się dziecko tego nie napiło i tak dalej. Po prostu się to gówno rozpada. No, takie jest życie. Jakieś popierdółki, jakieś zębateczki, jakieś... Na cholerę komu takie coś? Jakieś zazębiania się tam w tej nakrętce zwykłej. Kurcze fix, ludzie. Ja też kiedyś byłem mały, mój ojciec też miał spirytus. Była Bren spirytus, Brena była normalnie stała, jagodowa na kościach. Nikt się tego, normalny człowiek się tego nie napił, normalne dziecko się tego nie napije. A wy nas tu terroryzujecie, kurde, takimi jakimiś gównami. Opamiętajcie się. Żeby nie strzelić gafy. Wszędzie powkładałem nity. W tych dwóch miejscach, w których chcemy dać śruby, bo chcę dać tu coś wzdłużnego, żeby to szło zamocować. Co to jeszcze? Nie wiem, dopiero to wymyślę. Użyłem starej taśmy tej, którą mieliśmy od spodu, z drugiej strony. Po wyczyszczeniu wszystkiego zaczynamy nitować. Także przykleiłem sobie na te dwa nity, żeby się nie walnąć, bo to może się zdarzyć, jak ludzie z parlamentu nas denerwują bardzo. Takimi jakimiś wynalazkami, jakimiś takimi wtyczkami, gniazdkami, kombinacjami. I stało się, właśnie stało się to, czego się obawiałem. Przy nitowaniu, przez to, że nity były za krótkie, kawałek się odłamał. Co z tym fantem zrobić? Ale na takie coś też jest wyjście. Przez to, że mam tylko zanitowany jeden bok, odetnę to po prostu i wstawię kawałek innego plastiku. Albo zrobię tą płytę na nowo. Takich płyt mam dużo. I użyjemy śrub. Muszę się gdzieś jeszcze kablem przebić na drugą stronę. Może być, że to wykorzystam, że to jest na rogu. Boję się aż przynitować tych innych nitów. Akurat w tamtym kawałku nie pękło, w tym pękło. Pokazuję wam to, że przy pracy jest zawsze ryzyko, że coś się może nie udać. Postanowiłem zaryzykować i resztę zanitować. Jak się okazało, drugi róg też już nie ogarnął tematu. Czyli z doświadczenia jednak nie da się tego przynitować. Będziemy musieli to zrobić na śrubki. Muszę zrobić nową szybkę. Te otwory porozwiercać, nity powyciągać. Jak będę gotowy, jedziemy dalej. I co się okazało w praniu? Materiał, który mam, jest za mały, nie wystarczy. Ten jeszcze ewentualnie mógłby być. Zaraz zobaczymy, może będzie trochę szczęścia. Tej normalnej nie chcę dawać, bo ona nie ma tych, jak się to mówi, tego efektu takiego.
ta jeszcze może by była, ale czuję, że nic z tego nie będzie, że trzeba będzie rozebrać kolejny monitor. Ta jeszcze by była, ale ona nie ma. Nie, też jest za mała. Trzeba będzie rozebrać kolejny monitor. Znowu będzie materiał na film. Wypasione sprzęcicho od Jarka. I prosimy, kurde, oglądamy. Jakie sobie zapodał zabaweczki, kurde. O, panie. Nie pogadasz, kurde. Ile to ma wat? 1100. 1100 wat? No bogactwo, panie. Bogactwo. Nareszcie będzie haratanie tym, a nie tą kątówką, kurde, bo kątówką tylko się człowiek męczy, nie? No.